10 najpopularniejszych języków na Wikipedii. Przedstawię wam dziś listę języków, które posiadają najwięcej artykułów na Wikipedii. Na Wikipedii można znaleźć artykuły w 301 językach. W języku KRIK i Afar jest tylko po jednym artykule. A jak wygląda pierwsza dziesiątka? Język polski na dziesiątym miejscu jest język naturalny, należący do grupy języków zachodniosłowiańskich, stanowiący część rodziny języków indoeuropejskich. Polszczyzna jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Ocenia się, że język polski jest językiem ojczystym około 44 milionów ludzi na świecie, w tym dla mieszkańców Polski oraz tzw. Polonii, czyli Polaków zamieszkałych za granicą. W naszym języku jest aż 1 339 572 artykuły na Wikipedii. Język polski wyprzedził na tej liście takie języki jak japoński, chiński, portugalski, fiński czy norweski. Język hiszpański język należący do rodziny romańskich języków indoeuropejskich współczesne standardy literackie wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim dla odróżnienia go od innych używanych języków w Hiszpanii. Język hiszpański jest drugim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. W roku 2006 oceniano, że posługuje się nim jako językiem ojczystym około 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie i Zachodniej Afryce. Dalsze 100 milionów używa go jako drugiego języka, natomiast liczba ludzi w ogóle na świecie mówiących tym językiem przekracza 1,5 miliarda. Język hiszpański należy do grupy języków ekspansywnych. Na Wikipedii w języku hiszpańskim możemy znaleźć 1 524 277 artykułów. Język włoski, język romański objęty statusem urzędowego we Włoszech, San Marino, Watykanie, Szwajcarii oraz na Istrii, należącej do Chorwacji i Słowenii. W pewnym stopniu używane również we Francji i na Malcie. Można się u nim także porozumieć we byłych koloniach włoskich, takich jak Albania, Erytrea, Etiopia, Libia czy Somalia, oraz skupiskach emigracji włoskiej w Argentynie, Australii, Stanach Zjednoczonych i Tunezji. Włoski jest silnie zróżnicowany pod kątem dialektów. Jego współczesna forma standardowa oparta jest na dialekcie toksańskim. Język włoski posiada swoich użytkowników w krajach, jest pozbawiony statusu oficjalnego. m.in. w Brazylii, Argentynie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Urugwaju, Kanadzie, Wenezueli, Australii, w Niemczech, w Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, w Chile, w Paragwaju czy w Meksyku. Na Wikipedii można znaleźć w tym języku 1 531 853 artykuły. Język rosyjski, język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 milionów ludzi ogółem. 300 milionów ludzi. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgizstanie, Kazachstanie i na Białorusi. Jest jednym ze pięciu języków oficjalnych i jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym Grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy, powstałą na skutek jej uproszczenia. W czasach Związku Radzieckiego język rosyjski był nauczany obowiązkowo we wszystkich krajach Układu Warszawskiego. Współcześnie stracił tam na znaczeniu ze względu na wyparcie go ze szkół przez języki Europy Zachodniej, m.in. angielski czy niemiecki, utratę znaczenia obszarów rosyjskojęzycznych pod względem gospodarczym, kulturowym, naukowym i militarnym oraz przez rządowe akcje skierowane przeciw używaniu języka rosyjskiego. Mimo tego, według badań, jest to wciąż jeden z najpopularniejszych języków obcych znanych. Polakom. Język rosyjski używany jest również w krajach, w których nie ma statutu oficjalnego, m.in. na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, Łotwie, Izraelu, Uzbekistanie, Brazylii, Mołdawii, Kanadzie, Estonii, Litwie, w Niemczech, Azerbejdżanie, Armenii, Turkmenistanie, Tadżykistanie, Grecji, Australii, Rumunii, Finlandii i w Polsce. Na Wikipedii można znaleźć w języku rosyjskim 1 546 920 artykułów. Język niderlandzki. Język indoeuropejski z grupy języków germańskich zaliczany do języków dolno niemieckich. Językiem niderlandzkim posługuje się około 27 milionów ludzi. Dla 23 milionów jest językiem ojczystym lub językiem literatury i kultury, a dla kolejnych 4 milionów drugim językiem. Większość użytkowników tego języka mieszka na zachodzie Europy. Niderlandzki jest oficjalnym językiem urzędowym w Holandii i w Belgii, a poza Europą w Surinamie i na dawnych Antylach Holenderskich. Niderlandzki jest blisko spokrewniony z językiem niemieckim i angielskim i wykazuje podobieństwo do duńskiego. Języki o mniejszym zasięgu, które są blisko spokrewnione z niderlandzkim, to afrykański i fryzyjski. Na Wikipedii można znaleźć w tym języku 1 968 000 artykułów. Język francuski, język pochodzenia ideologicznego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim około 80 milionów ludzi, około 67 milionów Francuzów, około 4,5 miliona Belgów oraz około 1,5 miliona Szwajcarów, a także około 8 milionów mieszkańców kanadyjskich prowincji Quebec, Ontario i Nowy Brunswick. Około 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego. Język francuski jest używany także w Stanach Zjednoczonych przez potomków osadników z Francji, głównie w Stanach Luizjana i Maine. We Włoszech francuskim posługuje się około 100 tysięcy osób. Ponadto jest to język powszechnie znany w dawnych koloniach francuskich w Azji, w Wietnamie, Laosie Kambodży oraz na byłych terytoriach zależnych na Bliskim Wschodzie, w Libii i w Syrii. Na Wikipedii w języku francuskim można znaleźć 2 110 220 Artykułów. Język niemiecki. Język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich. W lingwistyce traktuje się go jako grupę kilku języków zachodniogermańskich, które często są określane jako języki niemieckie. Standardowy język niemiecki oparty jest na Biblii Marcina Lutra, która z kolei opiera się na języku mówionym w Górnej Saksonii i Turyngii. W języku niemieckim na Wikipedii znajduje się 2 307 723 artykuły. Język szwedzki, język północno-germański, wschodni, używany głównie w Szwecji i Finlandii przez około 9 milionów ludzi. W Finlandii język szwedzki ma obok fińskiego status urzędowego. Z uwagi na 5% szwedzkojęzycznych obywateli Finlandii zamieszkały głównie na wybrzeżach tego kraju. Szwedzki jest dość dobrze zrozumiały dla Norwegów i w mniejszym stopniu także dla Duńczyków. W sytuacjach nieformalnych używane są powszechnie kontrastujące dialekty wernakularne. Większość jest jednak dobrze zrozumiała dla pozostałych użytkowników języka szwedzkiego. Obecnie można wyróżnić dwa zespoły dialektów: szwedzki i fiński. W języku szwedzkim na Wikipedii znajduje się 3 747 547 artykułów. A tutaj niespodzianka: język cebułański, język austronezyjski z grupy języków bisajskich. Nazwa pochodzi od filipińskiej wyspy CEBU. Jest to język, w którym mówi się na Filipinach. Nie wiem jakim cudem, ale na Wikipedii w tym języku można znaleźć aż 5 361 603 artykuły. Oznacza to, że Wikipedia musi być tam wyjątkowo popularna, chociaż w ostatnim czasie. Liczba artykułów, które pojawiają się w tym języku bardzo spada, jednakże nadal język utrzymuje się na miejscu drugim. A tutaj bez niespodzianki język angielski, język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA Australii i Nowej Zelandii. W Wielkiej Brytanii i Australii angielski jest de facto językiem urzędowym, jednak formalnie państwa te nie mają oficjalnie ustalonego języka urzędowego. Podobna sytuacja jest też w Stanach Zjednoczonych. Angielski należy do oficjalnych języków ONZ od 20. Z tego wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych. Czasem określany jako pierwszy uniwersalny nowożytny język ludzkości. Język angielski jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Dialekty częściowo różnią się fonetyką, słownictwem i gramatyką. Język angielski jest obecnie źródłem zapożyczeń prawie na całym świecie, ale wcześniej to angielszczyzna tworzona była poprzez wpływy z innych języków. Na Wikipedii w języku angielskim można znaleźć:

Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną deszkę i koniecznie zajrzyjcie na kanał Światowa Historia, gdzie regularnie pojawiają się nowe filmy. Zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie ruszył serial Inwigilator 2030, poświęcony apokalipsie zombie, a tak naprawdę jest to satyra na polską politykę. Obecnie jest jeden odcinek, ten on nabije tak gdzieś, nie wiem, 5000 tysięcy wyświetleń, wezmę się za kolejny. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się, cześć!